Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia. A w naszym studiu jest Jan Udakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Rozmawiamy o albumie Eugeniusz lokajski Brock, chociaż nie tylko, ale od tego nowego wydania książki zaczniemy. Jego zdjęcia były ważnym elementem budowy ekspozycji muzeum? Bardzo ważnym, bo kiedy 17 lat temu zaczynaliśmy 18, 18 lat temu, bo bud zaczynaliśmy budować mu mu muzeum, to opowieść o powstaniu, ta wizualna była tylko opowieścią, która pokazywała ruiny, płonące miasta, rannych, a Eugeniusz Lokajski miał coś takiego niesamowitego jako fotograf, e, fotograf-amator, że mm, skupiał się na ludziach, patrzył, zaglądał im w oczy obiektywem, fotografował ich, można być w najtrudniejszych momentach w taki sposób, że na tych zdjęciach widać, że nawet na, na najbardziej dramatycznych chwilach ludzie zachowują człowieczeństwo, że są sobie bliscy, właśnie jakąś bliskość, przyjaźń. To są zdjęcia, które mówią, że, że jest nadzieja w człowieku. Za chwilę porozmawiamy już o, o tych jego zdjęciach, które robią naprawdę niesamowite wrażenie. Czasem, kiedy mówimy o powstańcach, to zamykamy się tylko na tę bardzo ważną, ale jednak część ich życia, jaką było powstanie. Eugeniusz Lokajski, bardzo ciekawy człowiek, pełen pasji, olimpijczyk, sportowiec. I zawsze fotograf, zawsze z aparatem fotograficznym. Robił też przed wojną świetne zdjęcia sportów zimowych. Udało nam się dotrzeć do, do, do części tych zdjęć. Do, fotografował też swoją okupacyjną narzeczoną. To też w zeszłym roku do nas te, e, dzięki decyzjom córek tej pani te, te zdjęcia do nas przyszły. Więc za, zawsze miał zdjęcia, ale zawsze je rozdawał. E, to też było niesamowite, że on nie robił ich dla siebie, nie, nie budował takiego portfolio siebie jako fotografa, tylko tym fotografowym ludziom te zdjęcia zostawiał, Ale rzeczywiście był też sportowcem. I gdyby nie Kontuzja. Wszyscy liczyli na jego e, złoty medal było szczepnikiem, był w, zajął szóste miejsce w Berlinie. E, nie wiadomo, jakby się ta jego kariera sportowa potoczy, potoczyła. No, ale w każdym razie zawsze jakoś tak miał, że na drodze stali mu Niemcy i. Mm, no, i dlatego został fotografem. Zresztą był dowódcą, mm, dowódcą. E, m, był dowódcą drużyny w powstaniu warszawskim, ale przez to, że był w śródmieściu i oni byli jakby w odwodzie, to zajmował się głównie fotografowaniem. A w jaki sposób te klisze z czasów powstania przetrwały? To jest w ogóle naj, najcudowniejsza historia w tych wszystkich zdjęciach. Ja on zawsze opowiadam młodym ludziom, którzy, yy, którzy mnie pytają, no co z, jakie wartości wnosimy z powstania warszawskiego. Co oni tak naprawdę mogą nas dzisiaj nauczyć w czasach, kiedy mamy właściwie czy. Mieliśmy zanim wybuchła pandemia i wojna, nie mamy wszystko. Bo to jest opowieść o takiej potędze pomysłu i sprytu. Kiedy lokajski zginął trzy dni przed końcem Powstania Warszawskiego, robiąc zdjęcia, szczególnie członkom armii Ludowej, którym wyrabiano fałszywe dokumenty armii krajowej i ich fałszywie zapisywano, właśnie po to, żeby, bo była obawa, że ich będą Niemcy rozstrzeliwać. Ginie w, w swojej ciemni, budynek jest trafiony przez bombę i te wszystkie jego zdjęcia są już wywołane w rolkach. I kiedy kończy się powstanie, to znamy to, znam to tylko z opowieści jego towarzyszy broni. Nigdy nie udało mi się potwierdzić tej historii w, w, w książkach, ale usłyszałem ją. Nie raz i tam nie zrobiła wrażenie, bo do, jak się skończyło powstanie, to do punktu, w którym stali Niemcy i przygotowywana była ewakuacja Warszawy, podeszła kobieta w kapciach, w pikowanym różowym szlafroku, w koszuli nocnej, miała zrobione papiloty z gazety i w ręku miała klatkę z kanarkiem. I funkcjonariusze III Rzeszy, którzy brzydzili się mm, osób psychicznie chorych i yy, myślę, że nie chcieli z nim mieć kontaktu, mieli do nich dystans, a to nie były już czasy, w których można było taką osobę po prostu zastrzelić, no to i lufą z daleka kazali iść dalej, żeby nie, nie zbliżała się nawet do nich ta pani, którą podejrzewali, że od wybuchu bomb, czy od huku zwariowała. A to była siostra Eugeniusza Lokajskiego, która w, w, w dnie klatki z kanarkiem wynosiła z Warszawy te negatywy Lokajskiego. I, kiedy już na pod... zaczęliśmy budować muzeum i do nas już ta e, rodzina siostry zgłosiła i byliśmy tak szczęśliwi, że właśnie ta kolekcja 700 zdjęć Lokajskiego trafia do nas, bo zrozumieliśmy, że możemy e, powstanie opowiedzieć inaczej. Poprzez człowieka, poprzez tą, e, te wartości i te uczucia, które malowały się na ich, um, na ich twarzach, mimo tego, że brali udział w czymś strasznym, bo ta walka na pewno była straszna, Mieli też poczucie, że robią coś dobrego, że to jest, że stoją mm, po słusznej stronie świata. Bo mm, oczywiście te, te gruzy czy zniszczone budynki też są na tych zdjęciach, ale są w mniejszości. U niego od tych samych walk ważniejsi byli ludzie, ich codzienność. Codzienność w kuchni, codzienność też w szpitalu codzienność podczas mszy świętej, codzienność podczas ślubu, czy, te, czy też taka codzienność młodych ludzi, kiedy też no, musieli w jakiś sposób rozładowywać najtrudniejsze emocje. I po prostu widać czasem uśmiech, objęcie przyjacielskie. To właśnie takie, on potrafił schwycić część jego zdjęć jest w oczywisty sposób pozowanych, ale widać, że te uczucia, które są między tymi ludźmi, którzy stoją na tych zdjęciach są prawdziwe. Czułość, sympatia, podziw, przyjaźń, też taka właśnie umiejętność po, 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 poświęcenia, bo czasami tam widzimy, że część zdjęć jest to, są, są zdjęcia reporterskie z jakichś akcji i widzimy jakąś współpracę. Tam nie ma tylko bólu, cierpienia, przerażenia, rozpaczy. Tak? To są, tam są, on starał się złapać coś, co człowieka definiuje jako istotę wyższą, właśnie jako, jako taką, że on potrafił pokazać, że nawet najtrudniejszej sytuacji człowiek potrafi za, za, zachować człowieczeństwo, jeżeli, go, jeżeli w coś wierzy, jeżeli go coś definiuje, jeżeli determinuje go coś. E, więc stąd, dlatego uważamy Lokajskiego za naprawdę wyjątkowego fotografa. W takim komentarzu do tego albumu czytamy, że byli fotografowie z czasów powstania, e, którzy mieli trochę opory, żeby przekraczać te granice intymności, trochę obawiali się wejścia w ten świat bardzo e, intymny. No i Anna Lang napisała w tej książce, że Lokajski potrafił zbudować niezwykłą bliskość z powstańcem, czego przykładem jest chociażby zdjęcie dziewczyny e, przeglądającej się w lusterku. Taki bardzo naturalny dziewczęcy odruch. Mam lusterko, to patrzę, jak wyglądam. To jest, ona ma w ręku lusterko zdjęte, najprawdopodobniej jest ciężar, to jest lusterko samochodowe od ciężarówki, takie zewnętrzne. Znaczyć się do tego lusterka się uśmiechnęła i poprawiała sobie fryzurę. I to w ogóle niesamowite, że jakby na widok, nawet jeżeli to zdjęcie jest pozowane, to widać, że ona, ten uśmiech jest prawdziwy. Ona się naprawdę uśmiechnęła, poprawiając swoją urodę. Zresztą cudowne, że w tym mieście pełnym gruzów, nie zagrożenia, spadających bomb. Nawet wtedy na widok lusterka dziewczyna chce poprawić włosy. I też ważna informacja, bo w tym nowym wydaniu albumu pojawiają się kolejne rozpoznane z nazwiska i imienia osoby. Tak. To jest w ogóle niesamowite, że ciągle technologia, która rozwija się fotograficzna pozwoliła nam rozpoznać kilkadziesiąt nowych osób, bo myśmy je znaleźli. Wcześniej po prostu nie było widać, bo były w, ciem w, 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 w czarnych plamach. Ten ta Aparaty, którymi on lokajski fotografował, nie były idealne, więc czasami, kiedy były dwa plany, jeden oświetlony, drugi nie, to w tych czerniach stali też ludzie, ale ich nie było widać. Bo byli jakimiś powidokami. Dzięki e, współczesnej technologii udało się te ciemne plamy rozjaśnić, i nagle okazało się, że tam stoją ludzie, którzy mają imiona, nazwiska. Także rzeczywiście w tym e, albumie, którego. Z tego, którego też jesteśmy technicznej jakości zadowoleni. Są y, no, nowe osoby, ale cały czas szukamy informacji o, o tym, bo tam jest jednak ciągle sporo nierozpoznanych. Ten album to też pokazanie na klisze miasta, które bardzo się zmieniało wraz z, z kolejnymi dniami powstania? No, ta, To jest taka potworna historia, bo zdjęcia ułożone są chronologicznie i na początku wi widzimy, jakby radość, i tylko co, co jakiś czas jest ta ciemna nuta, ten taki moment przerażenia, osoba ranna, zniszczony budynek i te proporcje do końca się całkowicie zmieniają. Na końcu już są tylko ludzie w ruinach, ludzie przerażeni, przysypani jak talkiem pyłem z, po wybuchach, ale jak mówię, ciągle mają to, to coś w oczach i nawet na. Oczywiście oni są już bardziej nostalgiczni. Ale do końca są widać, że, widać wolę walki, widać jakąś chęć yy, zwyciężenia w imię, yy, w imię wartości. Bo tak jak zresztą rozmawiałem z wieloma powstańcami, z moją babcią, to dla babci, babcia poszła do powstania, bo mówiła, że dla niej było oczywiste, że okupacja niemiecka w Warszawie była takim radykalnym złem. To, że ludzie byli ostrzeliwani na ulicach, poniżani. Decyzja o do powstania była po prostu reakcją na walkę z tym złem. Tak była wychowana, że ze złem należało walczyć, i oni dlatego poszli. I to widać na tych zdjęciach. Wypowiedzi powstańców też znajdziemy w tej książce. Jedna z wypowiedzi zwróciła moją uwagę młodej kobiety, która mówi: W końcu mogłam sama o sobie decydować i brać udział w ważnej sprawie. I to też widać na tych twarzach uwiecznionych przez Lokajskiego, że ludzie mogli sami o sobie decydować. Właśnie, bo to być może po pięciu latach, nareszcie taka radość samostanowienia, ta radość na, na widok flag, na widok tego, że istnieje państwo, że ono działa, że, że to państwo się ujawniło i, i każdy człowiek jest u siebie. I też coś, co może wydawać się nam dziś nieprawdopodobne, ale jedna, z uczestniczek powstania mówi, że nigdy nie chciałaby żyć gdzie indziej, mimo że to wszystko było straszne. Czyli to ta sprawa, którą trzeba odnaleźć w życiu, o którą trzeba walczyć czasem. No bo, no bo jak. Młodzi ludzie często myślą jakby o niezgodzie na zostany świat, chcą się przeciwko pewnym rzeczom, ograniczeniom buntować, a tu mieli przeciwko sobie najpotworniejszą totalitarną machinę, machinę zła. No i oni jakby mogli się jej przeciwstawić. To był świat czarno-biały, wyraźny. Oczywiście te konsekwencje tej walki były straszne. No do dziś żałujemy, że oni przegrali, ale ta sytuacja, kiedy można się tak ryzykując życie przeciwstawić jakiemuś radykalnemu złu jest sytuacją, której wielu młodych ludzi marzy. Znaczy chciałoby mieć taką sytuację ośnieczystą, że wiadomo kto jest zły, wiadomo jakie są wartości, których należy bronić. Po prostu musimy tylko zdecydować, czy, czy się w to angażujemy. I jeszcze jedna sprawa, która też została poruszona w tym albumie, czyli traktowanie jeńców, bo Niemcy sami byli zszokowani, że nie są traktowani w taki sposób, w jaki oni traktowali Polaków. No zdarzały się przypadki, że nawet były awantury, że pielęgniarki czy lekarze najpierw zajmowali się ciężej rannym Niemcem niż Polakiem. To zna, znamy takie historie. Jeńcy niemieccy byli rzeczywiście traktowani zgodnie z konwencją genewską, a Polacy na początku, powstańcy byli po prostu rozstrzeliwani. Choć oczywiście był wyjątek. Zgodnie z ówczesnymi ustaleniami alianckimi yy, uważano za przestępców yy, wyjętych spod prawa, można powiedzieć, SS-manów. I SS-mani rzeczywiście byli, yy, były takie przypadki, że byli rozstrzeliwani be, bez sądu, ale to w całej walczącej Europie. Uważano, że to jest już takie zło, że oni nie, yy, nie podlegają tym, yy, tym yy, ograniczeniom. A powstańcy przeżywają wojnę na Ukrainie, bo oni bardzo dobrze rozumieją, czego doświadcza naród ukraiński teraz. No, oni oczywiście mają złożoną historię, bo, bo, bo w Warszawie były też jednostki, które były, w których były, by, by, byli uciekinierzy z armii sowieckiej do armii niemieckiej, do Wehrmachtu. One się za, zapisały. Niechlubną nie, 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 nie kartą. Ale powiedział mi coś ważnego jeden um, przewodnik warszawski, który powiedział, że. Jakby, jak jego mama była mało, młoda, to płakała ze strachu przed Ukraińcami w czasie wojny, a dziś płacze ze strachu o Ukraińców, i to jest ta, ta zmiana. Tak? Znaczy, e, często powstańcy też pamiętają to, co tam się działo, i to, to nie chodzi o to, żeby zrezygnować z tej pamięci, ale dzisiaj jakby wszyscy i oni też są za tym, żeby ci, którzy mają rację, wygrali. I na koniec już, bo czas nam się niestety skończył, jak idą przygotowania do obchodów rocznicy Włuchu Powstania? To jest u was najbardziej gorący czas teraz? No tak i po dwóch latach przerwy wracamy z obchodami, które będą w pełnej skali. Znów wszystkich zapraszamy 1 sierpnia wieczorem na śpiewanie pieśni i piosenek powstańczych na, i okupacyjnych na Plac Piłsudskiego. Mam nadzieję, że znów będzie dużo ludzi. Robimy spotkania z będzie kilkuset, prawie tysiąc harcerzy na zlocie harcerskim. Więc znów będą obchody Powstania Warszawskiego takie jak dawniej, przed pandemią. Więc czekamy na to chyba wszyscy. Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Udakowski był ostatnim gościem poranka 7-9. Dziękuję bardzo. Dziękuję. 7-9. To był Twój początek dnia.